Północne związki braterskie. Zawierały się związki takie z różnych okoliczności. Najzwyklejszą okazją było wspólne wychowanie młodzieńców. Wychowywały się w Skandynawii dzieci pańskie zwyczajnie nie w domu rodzicielskim, lecz u ludzi obcych, ubogich, pełniących obowiązek wychowawców z powinności poddańczej, a mających prócz tego swe własne dzieci. Stąd przychodziło między wychowankiem pańskim a synem rodziców wychowawczych do tak ścisłej czasem przyjaźni, iż ślubowali sobie braterstwo na całe życie. Nazywała się taka przyjaźń związkiem braci mlecznych, czyli współwychowanków. Fost Broedra Lach i liczyła się do najściślejszych spółek braterstwa. Niekiedy wywiązywały się takie sojusze braterskie z poprzedniego stosunku nieprzyjacielstwa. Często spotykali się dwaj junakowie jako przeciwnicy na polu walki i zakończywszy sprawę orężem, poznawszy się wzajemnie ludźmi animuszu bohaterskiego, zawierali dozgonne z sobą braterstwo. W innym razie poznawali się oni w podróży, na zgromadzeniach publicznych, a bardzo często przy ucztach, będących nader ważnym i częstym aktem pożycia bohaterów północnych. W każdym wypadku towarzyszyła zawarciu związku przysięga uroczysta. Ślubowano sobie przytem pewne warunki, czyli prawa spółki dozgonnej, którymi były zwyczajnie wspólność niebezpieczeństw i korzyści, czyli walki i łupów, militia et praede, obowiązek pomszczenia śmierci swojej, nabożeństwo żałobne i tym podobne. W znak ceremonii kładli sobie przyjaciele po kawałku zielonej darni na głowę. Upuszczali sobie krwi z ręki, pomazywali nią swoje oręże albo wsączali jej do napoju w kielichu, które następnie wychylali wspólnie za swoje zdrowie. Zaprzysiężmy sobie przyjaźń dozgonną, mówią do siebie dwaj junacy w powieści skandynawskiej. Zawiążmy ją pod następującymi prawami. Jeden drugiemu niech będzie mścicielem śmierci, a co któren bądź obecnie posiada, bądź w przyszłości posiędzie, to niech w równej części do obudwóch należy. Ten, co przeżyje przyjaciela, zniesie mu grobowiec, czyli mogiłą wysoką i złoży w niej tyle skarbów, ile wymagać będzie zaszczyt pogrzebu. Oprócz tego winien przez 3 noce siedzieć na grobie przyjaciela i dopiero po tej żałobie poczyta się wolnym od obowiązków braterstwa ślubowanego. I zaprzysiężemy te prawa według obyczaju czasów dzisiejszych, krwią w jeden wspólny zdrój spływającą. Odtąd, co tylko mogło zamącić taką przyjaźń, było unikane jak najstaranniej. Każde ziarno niezgody rzucane pomiędzy braci ślubnych uchodziło za śmiertelny grzech wobec bogów, wykluczało na zawsze z nieba. A ponieważ kobiety bardzo często bywały przyczyną waśni, przeto oddalano je powszechnie z zborów braterskich. Jest to jeden z najoryginalniejszych rysów bohaterskiej towarzyskości Normanów. Ilekroć wzmianka bywa o gromadnym pożyciu lachów, zawsze powtarza się wiadomość o nieprzypuszczaniu kobiet do ich zgromadzeń. Zresztą dawali sobie towarzysze różne inne przepisy, dążące do podniesienia ducha na polu walki i uorganizowania koleżeńskich stosunków w domu. Gdyż nie przystając na braterskości pomiędzy parami pojedynczymi, łączyło się zwyczajnie wiele takich ślubnych par razem. Grupowało się wielu sprzysięgłych braci około pewnego, słynniejszego przewódcy i tworzyło jeden wielki związek braterski.
Przytoczymy kilka przykładów takiego braterstwa gromadnego, biorąc je z osobnej rozprawy w tym przedmiocie. Sławny w zagach północnych Half, pan okrętu uzbrojonego załogą 60 doświadczonych junaków, wykluczył statutami z ich liczby wszystkich ludzi zdrowia wątłego. Zakazał im porywać niewiasty i dzieci, chronić się do portu w czasie burzy i owiązywać sobie rany przed końcem bitwy. Ta drużyna waleczna krążyła przez lat 18 po różnych morzach i rozpostarła wszędzie postrach oręża swego. W czasie powrotu Halfa do stron ojczystych zaczął przeładowany łupami okręt tonąć wśród morza. Postanowiono więc ciągnąć losy, kto się ma rzucić w fale, aby zachować naczelnika i łupy. Natenczas wszyscy skoczyli w morze i szczęśliwym trafem zdołali dopłynąć lądu. Również dobrze uorganizowane były drużyny, którym przewodzili Hjalmar i Orvarod. Według ich przepisów nie śmiał żaden z towarzyszów napadać kupców lub włościan albo znieważać kobietę. Gwałt tej ostatniej zadany pociągał za sobą karę śmierci. Nie wolno im też było pić krwi ani jeść mięsi surowych. Rolf Krak, słynny w VI wieku król Letry, głównej przystani korsarzy duńskich, zgromadzał wkoło siebie najwaleczniejszych rycerzów swojego czasu. 12 z nich, czoło całego stowarzyszenia, uganiało się przez większą część roku po morzach, szukając łupów i sławy dla swego pana. Spotkawszy jednego razu dwóch mocniejszych od siebie wojowników, uznali ich hetmanami swoimi. Na żądanie szwedzkiego króla Atela, szukającego pomocy przeciwko napadom pewnego książęcia norweskiego, nadesłał mu Rolf Krak swoich 12 rycerzy. Na wypadek zwycięstwa nad książęciem norweskim i jego towarzyszami mieli bohaterowie duńscy otrzymać 3 grzywny złota i wybrać 3 dary dla swego króla. Przyszło do walki na zamarzniętym jeziorze Vänern, śmiertelnej dla Norwejczyka. Zwycięzcy zdjęli mu hełm, pancerz i pierścień złoty, mające według pogłoski moc czarodziejską, i zawieźli je darem swemu królowi. Jeden z poetów islandzkich umieścił Rolfa Kraka i jego 12 towarzyszów w Walhali, czyli niebie pogańskim obok Odina. Lubo Rolf niezbyt hojne przynosił bogom ofiary. Powieści skandynawskie przepełnione są przykładami stowarzyszeń podobnych, już to większą, już mniejszą liczbę braci zawierających. Najsławniejszym jednakże towarzystwem północnym było nieco późniejsze bractwo jomskie, czyli jomsburskie. Lachowie jomscy. Gród Jom, czyli po skandynawsku Jomsburg, leżał nad ujściem Odry, w pobliżu sławnego miasta Julin, dziś Wolin. Istniejący tam związek rycerski był rodzajem siczy kozackiej. Poczytują go powszechnie za ideał pogańsko-wojennego życia północy. A jak się często zdarza w historii, pojawił się ten ideał w rzeczywistości już u schyłku tych obyczajów i pojęć heroicznych, które dały mu życie. Epoką zakwitnięcia Związku Jumskiego są ostatnie zapasy pogaństwa północnego z chrześcijaństwem, czyli przedostatnie lata stulecia X, kiedy całe Pomorze Bałtyckie od Wisły aż poza Odrę zostawało pod władzą królów polskich Mieczysława i Bolesława Chrobrego. Uorganizował Rzeszę Jumską ostatni bohater pogaństwa skandynawskiego, głośny w zagach i kronikach północnych Palnatoko. Im więcej atoli prawiły o nim zagi i pisały kroniki, tym mniej pewną w rzeczywistości jest właściwa historia Palnatoki,
tem wątpliwszymi są wszystkie szczegóły jego życia. Tyle jedynie można przyjąć za rzecz prawdziwą, że uorganizowana przezeń osada zbrojna, czy to już w taki albo nieco odmienny sposób urządzona w istocie, odpowiadała najlepiej obrazowi towarzyskości rycerskiej, jaki się z dawien dawna roił imaginacji północnej. Jakoż z tej głównie strony obchodzi nas historia Palnatoki i jego związku, będąca według wyrażenia się najściślejszych badaczów bardzo szacowną charakterystyką obyczajów pogaństwa skandynawskiego. W szczególności zaś ówczesnej instytucji braterskich towarzystw zbrojnych. Nie wchodząc przeto w krytyczny rozbiór rysów pomniejszych, pomijając resztę szczegółów historii Palnatoki i Jomsburga albo Julina, nadmienimy tylko o kwitnącym tamże bractwie rycerskim. A nadmienimy głównie słowami sag skandynawskich. Palnatoko, czyli właściwie Toko, syn Palny, był jednym z najmożniejszych magnatów duńskich. Mianowicie namiestnikiem króla Haralda na duńskiej wyspie Finen, czyli Fioni. Właścicielem rozległych posiadłości w tejże Fioni. W angielskiej Walii, w Jutlandii i tak dalej. Król Harald dążył do zaprowadzenia religii chrześcijańskiej w swym państwie, a Toko żarliwie czcił dawnych bogów. Stąd śmiertelna nieprzyjaźń między jednym a drugim, w ciągu której Palnatoko dopomógł do osiągnięcia tronu Haraldowemu synowi, a swemu własnemu wychowankowi Svenowi, a nawet zabić miał króla Haralda. Nie wyszło mu to przecież na dobre, gdyż i nowy król Sven, lubo prześladowca religii chrześcijańskiej, okazał się wkrótce nieprzyjacielem swojego sprzymierzeńca i wychowawcy i zmusił go ratować się ucieczką z krajów duńskich. Wtedy Palnatoko opowiada dalej jedna z wielu różnych zag o Jomsburgu. Dał zbudować 30 statków, uzbroił je dobranym towarzystwem i zaczął trudnić się kosarstwem na morzach irlandzkim, szkockim i południowym. Potem 40 statków popłynął ku ziemi Słowian, aby napadać na jej brzegi. Panował tam król Burysław, Mieczysław albo Bolesław Chrobry, który słysząc o jego waleczności i szczęściu, ofiarował mu swoją przyjaźń i całą prowincję jumską, gdyby chciał wstrzymać się od pustoszenia jego królestwa. Palnatoko przyjął propozycję króla Burysława i zbudował gród Jomsburg, otrzymanej odeń prowincji. W porcie jumskim, obwarowanym dokoła, mogło zmieścić się 300 statków. Wstępu do portu broniła tama kamienna, opatrzona kratą żelazną i takąż bramą. Po ukończonej budowie grodu postanowił Toko nadać prawa swojej osadzie i zobowiązał wszystkich mieszkańców do zaprzysiężenia następujących przepisów. Nikt nie mógł być przyjętym do towarzystwa jumskiego, kto miał lat mniej niż 15 lub więcej niż 50. Nikt nie mógł dostąpić tego zaszczytu, kto nie miał odwagi stawić czoła przeciwnikowi równej siły i broni, albo nawet nieco mocniejszemu od siebie. Każdy miał obowiązek pomścić śmierć swojego współtowarzysza, jak gdyby brata własnego. Nie wolno było dawać najmniejszej przyczyny do waśni lub niezgody. Palnatoko miał być uwiadomionym pierwszy o wszystkim, co się zdarzy nowego. Gdyby się okazało, iż który z towarzyszów zabił ojca, brata lub stryja towarzysza innego, obowiązek pomsty i nienawiści śmiertelnej nie miał miejsca w takim wypadku. Sprawa powinna była przedłożona być Palnatoce i rozstrzygniętą jego wyrokiem. Dopóki Jomsburga, dopóty nie wolno było znajdować się w nim żadnej kobiecie. Wszyscy towarzysze jumscy mieli żyć w bezrzędności. Nikt nie mógł oddalać się z miejsca na dłużej, jak niespełna 3 dni.
nie uwiadomiwszy o tym Palnatoki. Odebrane nieprzyjaciołom łupy miały być wystawione na sprzedaż, a pieniądze rozdzielone w równe części między załogę. O ten równy podział zdobyczy szło najbardziej towarzystwu Jumskiemu, skąd nawet ci, którzy w porcie zostawali na straży, należeli w równej mierze do łupów wziętych przez towarzyszów na morzu. Nie wolno było nikomu obrażać drugich żartami albo używać w posfarku słów obelżywych. Prawa obywatelstwa Jumskiego nie można było dostąpić majątkiem, pokrewieństwem albo przez protekcję przyjaciół. Jedynie waleczność czyniła godnym tego zaszczytu. Co lata udawali się lachowie jumscy na wyprawy po różnych morzach i wsławiali imię swoje u wszystkich ludów postronnych. Jednego razu nadpłynęli do Jomsburga dwaj synowie pewnego magnata zelandzkiego, Sigvald i Torkil, z prośbą o przyjęcie do związku. Przebrakowano przybyłych z nimi towarzyszów i wykluczywszy 50, przyjęto resztę. Sigvald i Torkil weszli do spółki. Nieco później zgłosili się z tym samym żądaniem Bo i Sigvard, a mając sławę doświadczonych rycerzy, zostali przypuszczeni do towarzystwa wraz z 60 zbrojnymi. Resztę odesłano jako niezdolnych. Około tego czasu słychać było wiele o synu Hakona imieniem Wagn, który tak wielki postrach rzucał dokoła, iż wszyscy unikali jego spotkania. Nie miał jeszcze 12 lat, a już zabił 3 ludzi. Jego ojciec i wuj po matce, nie mogąc znieść go w domu, dali mu 2 okręty i towarzyszów, z których żaden nie miał więcej nad lat 20, ani mniej niż 15. Z tymi udał się Wagn do Jomsburga, chcąc umieszczonym być w związku, czego jednakże nie osiągnął z przyczyny zbyt młodych lat. Oprócz tego Bo, stryj jego, zarzucał mu niesforność charakteru. Wagn odpowiedział, iż prawa jumskie nie doznają żadnego przezeń uszczerbku, jeżeli wypełniać będzie wszystkie swoje obowiązki równie dobrze jak ci, którym 15 lat już minęło. Po czym zwrócił się do Sigvalda i spytał, czy zezwala na jego przyjęcie do towarzystwa. Sigvald odparł, że Wagn niczym się jeszcze nie wsławił. Na ten czas młodzieniec zaproponował walkę na łodziach, pod warunkiem powrotu w strony rodzinne, gdyby został zwyciężonym lub otrzymania obywatelstwa w razie przeciwnym. Sigvald przyjął wyzwanie. Okręty wypłynęły na morze. Wszczęła się walka. Statki Sigvaldowe miały już ulec, gdy rozkaz Palnatoki położył koniec bojowi. Przyjęto Wagna z wielkimi oklaskami. Po wpisaniu go w poczet obywateli zaszła zupełna zmiana w jego postępkach. Obyczaje nowego towarzysza przybrały charakter łagodności, a jego odwaga świeciła przykładem całej załodze. We 3 lata później rozniemógł się Palnatoko i umarł, oddawszy pierwej dowództwo nad towarzystwem jumskiem Sigvaldowi, potwierdzonemu w tej godności przez króla Borysława. Bądź to niedbałość, bądź zła wola nowego naczelnika sprawiła, iż prawa jumskie były naprzód dowolnie tłumaczone, następnie przekraczane, na koniec poszły całkiem w niepamięć. Wpuszczono tłumy kobiet do miasta i popełniano wiele rzeczy wzbronionych, o których za czasów Palnatoki nikt ani pomyśleć nie śmiał. Borysław, król Wandalii, miał 3 córki, z których najstarsza nazywała się Astryda, druga Gunilda. Trzecia, Geila, była zaślubiona z Olafem, synem Trygona. Roztropność i piękność Astrydy uczyniły ją przedmiotem powszechnej czci. Sigvald zgłosił się o jej rękę, grożąc królowi Borysławowi opuścić z całym towarzystwem jumskiem granice państwa, gdyby się nie stało zadość jego życzeniu. Po niejakim czasie zeszedł ze świata Strud Herald, król Sven,
wyprawił mu świetną stypę i zaprosił na nią obudwóch synów, Sigwalda i Torkilla. Król zaproponował godną bohaterów rozmowę, której by ani niszczyciel wszystkiego, czas, ani starożytność zazdrośna nie mogły podać w niepamięć. Daj przykład, królu, rzekł Sigwald, i uczyń ślub rycerski głośny po wszystkie czasy potomne. My zastosujemy się do ciebie. Dobrze, odpowiedział król Sven. Ślubuję wygnać angielskiego króla Ethelreda w przeciągu 3 lat z całej Anglii i połączyć jego państwa z moimi. A ja, ozwał się Sigwald, ślubuję postąpić w tenże sam sposób z Hakonem, rządcą Norwegii. Nazajutrz rano, gdy noc wytrzeźwiła głowy ze szałów biesiady, zapytała Astryda swego męża Sigwalda, czy sobie przypomina, jaki ślub uczynił wczoraj przy uczcie. Na jego odpowiedź zaprzeczającą oznajmiła mu córka Borysława treść jego mowy wczorajszej i kazała mu prosić króla Svena o pomoc w wyprawie ślubowanej. Król Sven, rzekła Astryda, nie będzie stawiał trudności, ponieważ ma nadzieję, iż padniesz ofiarą przedsięwzięcia. Godzi się przecież dopełnić ślubu, jeśli nie chcesz okryć się hańbą, której całym życiem późniejszym zmazać się nie zdołasz. Sigwald usłuchał rady Astrydy i otrzymał od króla Svena 60 statków, które miały wypłynąć pod koniec godów. Stało się jak ułożono, a po skończonej stypie wyruszyli wszyscy towarzysze jumscy w 70 żagli ku wybrzeżom Norwegii, chcąc zaskoczyć niespodzianie Hakona i nie dać mu czasu do zebrania wojsk swoich. Wszakże wypadło inaczej niż mniemano. Hakon wystąpił ze znaczną armią naprzeciw nieprzyjaciołom. Przyszło do krwawej bitwy, w której najeźdźcy ulegli. Naczelnik towarzyszów jumskich, Sigwald, pierzchnął, dając hasło do powszechnej rozsypki. Czem oburzony Wagn porwał włócznię i cisnął ją za Sigwaldem, lecz już go nie dosięgnął. Wraz z Sigwaldem umknęli Torkil i Sigwart, uprowadzając z sobą 20 statków. Tymczasem nadeszła noc. Wodzowie norwejscy rozstawili straże, aby nie dozwolić ucieczki reszcie okrętów jumskich i wysiedli na ląd. Wagn i Bjorn, Bretończyk, chwycili się jednego ze swoich masztów i usiłowali dopłynąć na nim do brzegu. Za ich przykładem poszli wszyscy współtowarzysze jumscy, którzy pozostali przy życiu. W liczbie 80. Fale zaniosły wszystkich ku jednej ze skał nadbrzeżnych, która zdawała się należeć już do lądu. Lubo jeszcze była oddaloną od niego. Tam 20 z pomiędzy nich umarło ze swoich ran, a reszta została wzięta w niewolę i skazana na śmierć. Wyprowadzono pojmanych towarzyszów jumskich na plac tracenia. Słynęła wówczas po wszystkich stronach sąsiednich bezprzykładna odwaga tych korsarzy na widok śmierci. Jeden z wodzów norwejskich, imieniem Leir, który miał dopełnić na nich wyroku, zamierzył spróbować, czy zasługują w istocie na tę sławę. Rozpoczęto egzekucję od 3 towarzyszów, którym żołnierze norwejscy uwiązali kije w długie włosy trefione, aby nie mogli uniknąć ciosu, schylając głowę. Natychmiast Leir ściął wszystkich 3 z kolei i obróciwszy się do swego księcia Hakona, rzekł mu: powiadają, iż ścięcie 3 ludzi strząsa ścinającego do głębi duszy i czyni go bojaźliwym. Czy widzisz we mnie coś podobnego? Na co Hakon: nie postrzegam bojaźni, ale pobladłeś nieco, a to niedobrze wróży o dalszych cięciach. 4 zapytał Leir: jakim okiem patrzy na oczekującą go śmierć? Nieustraszonym, odpowiedział towarzysz jumski.
Nie umarł, że i mój ojciec umrę jak on. Leir ściął mu natychmiast głowę. Piąty odrzekł na to samo pytanie, iż musiałby niepomnym być praw Palnatoki, gdyby miał lękać się śmierci. W tejże chwili utracił życie. Szósty odpowiedział, iż śmierć chwalebna była zawsze przedmiotem jego życzeń, którego dostąpiwszy, oddaje chętnie głowę swoją pod miecz. Tu poniósł cios śmiertelny. Śmierć, odparł siódmy, jest mi droższą nad życie. Nie daj mi czekać na nią zbyt długo. Pozwól mi jednak trzymać nóż w jednej ręce. Moi współtowarzysze jomscy rozprawiali niegdyś ze sobą, czy głowa odcięta od tułowu zachowuje myśl jaką. Jeśli to ma być prawdą, wtedy rzucę nóż ten z dala od siebie, w razie przeciwnym wypadnie mi z ręki na ziemię. Nastąpił cios, a nóż upadł na ziemię. Ósmy oświadczył, że i on poczytywa życie za rzecz godną pogardy, jak to uczynili jego współtowarzysze. Mam przecież prośbę do ciebie, rzekł do Leira. Zetnij mi głowę od przodu i przypatruj się dobrze, czy zmarszczę brwi. Leir postąpił podług jego życzenia, a nieulękniony towarzysz zginął bez najmniejszego znaku bojaźni. Dziewiąty miał dziwnie pięknie utrefione kędziory. Wspomniawszy o stałości, z jaką chce umrzeć, rzekł: proszę jedynie o to, aby żaden z prostych żołnierzów straży nie śmiał dotknąć się mnie, lecz aby owszem któryś z najwaleczniejszych Norwejczyków prowadził mnie na stracenie i podtrzymywał oburącz moje włosy, nie dając im splamić się krwią i pyłem. Stało się zadość jego żądaniu, a jeden z przybocznych dworzan Hakona odebrał rozkaz podtrzymywać mu głowę. W chwili spadania miecza umknął towarzysz głowy, a Leir odciął rękę dworzaninowi trzymającemu włosy. Miał ten młody junak lat 18 i był synem Bona. Syn Hakona zaniósł prośbę o obdarowanie go życiem i z niemałym trudem osiągnął skutek. Dziesiąty oznajmił, iż z radością nastawiłby kark ciosowi, gdyby pierwej spełnić mógł ślub uczyniony. Zapytano go, jak mu na imię i do czego się zobowiązał. Nazywam się Wagn, odpowiedział, i poprzysiągłem zniewolić sobie córkę Leira. Nie spełnisz ślubu, ozwał się Leir i podniósł miecz do ciosu. Lecz Bjorn, Bretończyk, potrącił Wagna, który jedną nogą miał wolną, drugą zaś uwiązaną powrozem. Trącony padł na ziemię, a miecz Leira przeciął powróz i wyleciał mu z ręki. Wagn zerwał się co prędzej i pochwyciwszy żelazo, ugodził niem Leira. Za tak szczęśliwą sprawkę darowano mu życie, lecz Wagn oświadczył, iż tylko w tym razie przyjmuje łaskę, jeśli oraz wszyscy niestraceni jeszcze współtowarzysze jumscy pozostaną przy życiu. Syn Hakona przyrzekł mu to i po długich prośbach przebłagał ojca. W niejakim czasie po tych wypadkach ożenił się Wagn w istocie z córką Leira. Otrzymał wspaniałe dary i wrócił na wyspę Fionię, którą rządził długo i sławnie. Obaj bracia, Torkil i Sigvald, odznaczyli się podobnie rządami wyspy Zelandii. Od czasu tej wojny nie odzyskało już miasto Jomsburg swojej dawnej świetności. Ten sławny niegdyś przybytek wojowników stał się miejscem dla kupców, dopóki jeszcze panował król Burysław. Szczęśliwiej od Sigvalda dopełnił ślubu swego król Sven. W roku 1013 uległa Anglia Ethelredowa orężowi jego towarzyszów rycerskich. Teraz Dania, Anglia, Norwegia stanowiły jedno wielkie państwo normańskie. Władający nim Sven miał za sobą córkę piastów Sigridę, owdowiałą po Eryku królowę szwedzką, siostrę Bolesława Chrobrego. Tuż w kilka miesięcy później umarł zdobywca Anglii, zostawiwszy z Polki dwóch synów,
Haralda i Kanuta. Pierwszy objął ojczystą Danię, drugi rządzić miał Anglią. Nie widząc się jednak dość bezpiecznym w nowej spuściźnie, udał się Kanut najprzód do braterskiego udziału w Danii, aby się dostatecznym otoczyć wojskiem. Zebrawszy je w krótkim czasie, powrócił do Anglii i wszczął wojnę z dawnym domem królewskim. Prawie w jednym i tym samym czasie wuj Bolesław Chrobry opanował państwo kijowskie, a siostrzeniec Kanut zdobył północną Anglię. Śmierć przeciwnika Edmunda poddała mu w roku 1017 resztę królestwa. Jako pan całej Anglii zasłynął Kanut wu na całą północ z potęgi i mądrości. Wszyscy dziejopisowie uznają go jednym z najpierwszych monarchów swojego czasu. Jedynym w dziejach zdarzeniem był on oraz zdobywcą i dobroczyńcą swojego państwa. Troskliwość o dolę podbitego narodu nabawiła go o butnych towarzyszów normańskich, szyderskiego przydomku króla chłopów, a jednoczesna staranność o dostateczną na każdy wypadek potęgę zbrojną utrzymywała ciągle ogromne towarzystwo rycerskie. Jedno z najciekawszych zjawisk tego rodzaju. Pierwszą osobliwością towarzystwa kanutowego była liczba niezwykła. Służyło w ten sposób pod rozkazami Kanuta do 6000 rycerzy, towarzyszy. Podobnie jak owi u Jornanda, Widiwarowie przy ujściu Wisły z różnych zgromadzeni narodów. Ex varis nationibus aggregati, jak wcześniejsi od nich Allemanowie, również zlewek różnych narodów. Convene e nationibus varis collecti. Tak i Lachowie Kanuta należeli także do różnych narodów i języków. Byli zbiorowiskiem awanturniczego ochotnictwa ze wszystkich stron. Widziano tam, jak Saxo Gram opowiada, najniesforniejszą mieszaninę ludów, narzeczy i umysłów. Quos cum rex natione, linguis, ingenis quam maxime, dissidens animadverte. Znajdowali się pomiędzy nimi możni królewice słowiańscy i północni, jak na przykład ów Gottschalk Obotrycki i synowie domów ubogich, nie przegrodzeni żadną różnicą stanu. Będąc zaś zupełnie równymi pomiędzy sobą, poczytywali się towarzysze Kanuta nawet za równych potężnemu panu swojemu. Jak tego uderzający ujrzymy przykład. Co do usług obowiązkowych, zwłaszcza około koni, nie była żadna zbyt lichą lub prostaczą. Sami rycerze prowadzili rumaki swoje do wody i dawali im obrok. Lecz co do kar, wystarczały najsubtelniejsze. Niższe miejsce u stołu wspólnej biesiady, przy której rycerstwo zasiadało według starszeństwa służby lub zasług. Rzucenie kości na winowajcę uchodziło za dostateczną pokutę. Ubliżenie słowem koledze pociągało za sobą karę surową. Uderzenie szło na równi ze zdradą kraju. Obowiązywali się towarzysze Kanuta do tak honorowego stosunku służby i koleżeństwa tylko na przeciąg jednego roku, a w domiar swobody i zaszczytu stawali tylko przed własnym sądem, złożonym z starszych kolegów i mającym prawo powołać samego króla przed swój trybunał. Zresztą żyło całe towarzystwo w kilku pomniejszych zborach. Normańskim wyrazem wiecach to jest Sveit albo Veit i nazywało się Widerlag, to jest w ogólności towarzystwo. Od nie dość zrozumiałego, a zdąd rozmaicie tłumaczonego wyrazu Wider i słowa Lag. Lach – towarzystwo. Każdy zaś pojedynczy członek tej wielkiej spółki, czyli jej własnym wyrazem mówiąc, tej wielkiej konfederacji, miał urzędowy tytuł Widerlagmann. W skróceniu Lagmann, w codziennym używaniu Lag, Lach, towarzysz.
Było to więc coś wcale różnego od dzisiejszej organizacji wojskowej, coś nader podobnego do owej rzeszy junaków jumskich. Jak ci ostatni od Palnatoki, tak towarzysze Canuta otrzymali od tegoż króla osobne prawo, tak zwane Wider Lax Red, czyli Jus Castrense, prawo grodzkie króla Canuta, dochowane po dziś dzień w tekście o sto kilkadziesiąt lat później spisanym. Dla bliższego obeznania się ze współczesnymi Bolesławowi Chrobremu Lachami i jego siostrzeńca Canuta przytoczymy kilka rozporządzeń tej pamiętnej ustawy konfederackiej. W całości znajduje się ona w Langbeka Zbiorze Pisarzów Duńskich 3, 139 do 164. Niniejszy wyciąg bierzemy z Dalmana Historii Duńskiej 146 do 154. Były w używaniu kary następujące: pośredniejsze miejsce u stołu, kara pieniężna, proste wykluczenie z towarzystwa, wreszcie wygnanie z kraju i konfiskata majątku. Każdy towarzysz siedział u stołu według lat służby. Jeśli się więc zdarzyło, iż któryś z kolegów przyszedł za późno, a był powstrzymany pełnieniem obowiązków, wtedy musieli biesiadnicy zrobić mu miejsce. Mianowicie, ten, który zwyczajnie siedział tuż po nim, winien był posunąć się nieco niżej. Toż samo jego dalsi sąsiedzi, a gdy ostatniemu zabrakło miejsca, przyszło mu wstać od stołu. W razie nieposunięcia się lub niewstania mógł pokrzywdzony zanieść skargę przed Trybunał Kolegów, gdzie po wysłuchaniu dwóch świadków stwierdzających zeznanie swoje przysięgą na relikwie, zapadała kara wypchnięcia z towarzystwa. Przez trzy razy następne wolno było królowi złagodzić wyrok kolegów i skazać winowajcę na utratę dotychczasowego miejsca u stołu, zadowiąc go o jedno miejsce niżej. Czwartego razu mógł występca pozostać w sali, lecz nie śmiał zasiąść do jednego stołu z towarzyszami, którzy nie przypuszczali go wtedy do kotła i krążącego wkoło pucharu i mieli owszem prawo rzucać nań bezkarnie kośćmi ogryzionymi. A chociażby go sam król posadził na ten czas koło siebie, nikt nie poczytywał go więcej za towarzysza. Wyrok kolegów wykluczał go nieodwołalnie ze spółki. Takiemże niższym miejscem karano także obelżywe słowa przeciwko towarzyszom, swawolne oblanie piwem, tudzież pomniejsze wykroczenia służbowe. Część towarzyszów Canuta służyła konno. W czasach, kiedy nie znano jeszcze giermków i paziów, pomagali sobie towarzysze nawzajem. Piechotnicy mieli z kolei służbę około koni. Jeźdźcy wyręczali się w prowadzeniu rumaków do wody i tym podobne. Kto w takim razie na koniu swego towarzysza jechał do wodopoju i nazad? Kto przy dawaniu obroku rzucił za drabinę trzy wiązki owsa w ten sposób, iż cudzemu koniowi dostały się same źdźbła, własnemu zaś same kłosy? Kto wjeżdżając w wodę zamącił ją dla reszty towarzyszów, ten bywał na niższe skazane miejsce. Jeśli zaś któryś z kolegów zasnął tak głęboko na straży, iż można było zabrać mu suknię i broń, wtedy musiał zapłacić karę. Z oskarżenia o pokrzywdzenie cielesne można się było oczyścić przysięgą trzech towarzyszów, jako rzecz się stała niechcący. W braku świadków na korzyść oskarżonego i dowodów stanowczych na korzyść strony przeciwnej musiał obżałowany zapłacić zwyczajną winę pieniężną. Wymówka niewiadomością, iż pokrzywdzony należy do towarzystwa, nie miała żadnej wagi. Wszelkie zaś świadome targnięcie się na kolegę orężem, pięścią lub wcale kijem było niepodobnym do przejednania. Skoro zabrakło świadków uniewinniających, ponosił występca nieodzownie karę wygnania z dworu i wszystkich krajów króla Canuta. A każdy spotykający go w drodze lach winien był uderzyć na niego z orężem w ręku, jeśli nie chciał utracić czci.
Słysząc o powyższych zwyczajach stołowych, przypominamy sobie pomimowolnie owe mnogie stoły u dworu Bolesława Chrobrego, przy których podobnież zasiadały codziennie tłumy rycerzów, krajowców i gości zagranicznych. Siadywali przy nich owszem niekiedy sami towarzysze Kanuta, który niejednokrotnie bawił na dworze swego wuja Chrobrego. Zjechawszy tam mianowicie około 1016 roku po matkę owdowiałą i sprowadziwszy zapewne niemały poczet towarzyszów w swoim orszaku. Ujrzeli się wówczas lachowie angielscy i polscy wielce podobnymi do siebie. Jeśli bowiem o naszych lechitach napisano w kronice Bogufała, iż byli sobie równymi we wszystkim braćmi, lechite tamquam fratres, wtedy jeszcze bardziej stosuje się to do lachów kanutowych. U tych sam potężny monarcha Anglii, Danii, Norwegii był tylko równym całemu towarzystwu kolegą, najpierwszym bratem pomiędzy braćmi. Okazało się to mianowicie w zdarzeniu następującym. W czasie spokojnego pobytu w Anglii opowiada historia grodzkich praw kanutowych. Zabił król Kanut w gniewie jednego ze swoich towarzyszów, na co wszystka społeczność rycerska, najwyższą, uniesiona zniewagą, porwała się zewsząd do broni. Gdy zaś stanęła pewność, iż zabity kolega z królewskiej zginął ręki, zaczęto naradzać się w pełnym zebraniu, jakby postąpić należało. Zachodziła bowiem różnica w zdaniach, czy dla niezwyczajności występku ma król ukarany być śmiercią, czy też wypada mu przebaczyć. W razie śmiertelnego wyroku przeciw królowi musieliby wszyscy jako ludzie bez głowy i naczelnika ustąpić w rozsypce z kraju cudzego, gdyby zaś okazano pobłażliwość dla dostojności królewskiej. Wtedy przykład bezkarnego zgwałcenia ustaw dałby innym zachętą do bezprawiów. Zaczem podobało się całemu towarzystwu, aby król uklęknął na poduszce przed zgromadzeniem i oczekiwał w ten sposób kary lub przebaczenia. Co gdy się stało, w istocie podnieśli króla z ziemi i oznajmili mu łaskę. Zarazem uchwalono głosami jednomyślnymi, aby tego rodzaju pobłażliwość nigdy się więcej nie powtarzała, lecz aby winowajca bez żadnego względu, bądź to gardłem tak niesłychaną zbrodnią przypłacił, bądź od wszelkiej czci odsądzony, jako wygnaniec z kraju uchodził. Działo się to za czasów chrześcijaństwa, za króla rozmiłowanego pobożnie w obrzędach nowej wiary, a tym samym przeciwnego zwyczajom staropogańskim. W czasach przedchrześcijańskich miała instytucja towarzyskości rycerskiej nieskończenie większą wagę w historii. Poznawszy kilka najbardziej uderzających jej zjawisk, zastanówmy się teraz w ogólności nad jej historycznymi rezultatami, nad ogromem wojennych przedsięwzięć lachów północnych. Rezultaty. Towarzysze Kanuta byli zaprawdę godnymi równać się królom, równać się samemu Kanutowi W. Cokolwiek bowiem wielkiego stało się w dziejach północnych, winne to one swoim towarzystwom rycerskim. Porównywając niewielką objętość i szczupłą ludność Skandynawii z ogromem podejmowanych z niej wypraw zdobywczych, ledwie można zrozumieć, jakim sposobem tak wielkie rezultaty dały się osiągnąć tak małymi środkami. Dopiero należyte ocenienie instytucji i towarzystw, należyty wzgląd na bezprzykładną sprężystość, energię i wytrwałość działania, jaką lachom północnym nadawała wobec niesfornej i bezbronnej gawiedzi ziem napadniętych, braterska organizacja ich spółek. Tłumaczą te dziwy heroizmu, którymi nieludna Skandynawia tak przeważnie zapisała swoją pamięć w historii. Jedynież opisana tu instytucja starogermańska, umodyfikowana na północy przewagą żywiołu gminowładnego, zamieniająca każdą bandę normańską w straszną całemu napadniętemu ludowi potęgę nieprzyjacielską, dozwoliła, powtarzamy, pustynnym stronom normańskim zadziwić świat ogromem swoich wypraw zdobywczych.
Północni to Lachowie, czyli skandynawscy towarzysze wojenni, skandynawscy współbracia ślubni, skandynawskie towarzystwa i braterstwa wojenne. Dokazywały owych cudów odwagi, zuchwalstwa, przebiegłości fortelów, którymi zdumiewają dzieje normańskie. Północni to Lachowie uczynili Półwysep Skandynawski ową rodzicielką narodów. Vagina gentium, officina nationum, owem roiskiem tysiąca a tysiąca wędrownych, zdobywczych band wychodzących z północy na wszystkie strony świata, aby wszystkie osiedlić sobą i opanować. Nie rozumiejąc tego cząstkowego w małych, zbrojnych garstkach wychodzenia ludności północnej w świat, nie mając opisywane w kronikach migracje różnych normańskich drużyn jednorazowym wychodźstwem wielkich, sformowanych już ludów, a widząc takie wielkie, narodowe wylewy niezgodnymi z naturą pustej północy, woleli niektórzy uczeni zadać fałsz kronikarzom i w miejsce ich poważnego, lecz fałszywie zrozumianego świadectwa postawili próżne uroszczenia swojej krytyki. Tymczasem owe migracje gotów, gepidów, longobardów, wandalów i herulów północnych nie były wychodźstwem wielkich narodów, lecz małych, koleją po sobie następujących towarzystw zbrojnych. Te towarzystwa wychodźcze urastały dopiero w drodze, z czasem po zwycięskim zniewoleniu sobie różnych innych tłumów ruchomych. Wielką armię zdobywczą, mającą pozór, a niekiedy nawet istotną potęgę całkowitego narodu. Te nowo powstałe narody miały wszelką słuszność wywodzić swój początek z północy. A północ skandynawska zasługiwała w sobie w ten sposób rzeczywiście na ową sławę rodzicielstwa narodów, pracowni ludów, drugiego świata alter orbis. Jak ją nazywają Jornandes w wieku VI i Adam Bremeński w wieku XI? Boć aż do czasów Adama z Bremy, to jest aż po ustalenie się chrześcijaństwa w wieku XI, była Skandynawia w istocie jakoby jedną wielką bramą rojów rycerskich, z której raz po raz w różnych kierunkach świata wypadają zbrojne tłuszcze zdobywców. Dla okazania tej najeźdźczej roli Normanów w historii uniwersalnej, dla uzupełnienia podanej tu charakterystyki Lachów północnych jak najpodobniejszym wyliczeniem ich wielkich czynów wojennych, skreślimy krótki przegląd najgłówniejszych wypraw normańskich do wszystkich brzegów świata, obejmując nazwą Normanii, jak zwykle Szwedów, Norwejczyków i Danów, wraz z starożytnym saksoństwem zaelbiańskim i zaczynając od początku nowożytnej historii. W połowie wieku V założyli Normani duńscy, to jest starożytni Sasowie, Anglowie i Jutowie, czyli Gotowie z ochotnikami wszystkich ludów normańskich, rzeszą państw anglosaskich w Brytanii, które później w jedną monarchię angielską połączone stały się dla całej Europy Środkowej szkołą oświaty chrześcijańskiej. Około roku 516 zapisana jest w kronice Grzegorza Turońskiego wielka wyprawa Danów ku brzegom frankskim, pomszczona klęską najeźdźców i śmiercią ich króla Hygelaka, inaczej Gotilacha. Kroniki południowosłowiańskie donoszą o przeprawianiu się oddziałów skandynawskich w wieku VI przez Karpaty i Dunaj ku stronom adriatyckim. Z końcem wieku VIII uderzyła w Anglię nowa fala normaństwa. Fala napadów duńskich, trwających przez cały wiek IX i X, zakończonych zupełnym podbiciem Anglii przez Danów i połączeniem jej z Skandynawią. Z początkiem stulecia IX zaczęli Normani najeżdżać wybrzeża Niemiec i Francji i opanowali tam szerokie ziemie nadmorskie, mianowicie fryzyjskie, niderlandzkie, Normandię, urządzoną pod ich wodzem Rolonem jako osobne księstwo normańskie. W połowie tegoż wieku założyli Waregowie normańscy wielkie księstwo ruskie nad Dnieprem. Około tego samego czasu inne roje normańskie zajęły pobrzeże i wyspy szkockie,
opanowały znaczną część Irlandii i założyły tam osobne państwo normańskie, które przetrwało do wieku XI. Inne roje odkryły podbiegunową Islandię, zapłynęły do dalekiej Grenlandii i obeznały się dokładnie z północną Ameryką, odkrytą przez nie w ten sposób na 400 do 500 lat przed Kolumbem. Inne roje szturmowały tymczasem do brzegów akwitańskich, hiszpańskich, portugalskich, italskich, afrykańskich, szerząc wszędzie pożogi i rozwoje, roznosząc wszędzie postrach swego północnego imienia. Inne łupieżyły po brzegach Finlandii, Kurlandii i Estonii, które jak w opisie życia świętego Ansgara są widownią walki Szwedów i Danów. Tak przez wiele wieków następnych zostawały pod bezpośrednim zwierzchnictwem skandynawskim. Inne cisnęły się bądź to lądem wzdłuż Dniepru, bądź to morzem dookoła Europy do stolicy cesarzów greckich i sługiwały tam w osobnym korpusie skandynawskim, stanowiącym przyboczną gwardię cesarską. Inne dążyły dalej na wschód i według arabskich doniesień u Dosuna grasowały w wieku X po wybrzeżach kaspijskich. Inne wreszcie opanowały w wieku XI pobrzeża Italii Południowej i założyły tam osobne księstwo normańskie, późniejsze królestwa Neapolu i Sycylii. Wszystkie z tych politycznych fundacji skandynawskich, owe księstwa i królestwa angielskie, ruskie, irlandzkie, normandzkie, neapolitańskie itd. odznaczały się osobliwszym talentem swoich założycieli, nierównie większą głową, fortelnością, przemysłem niż pięścią i zuchwalstwem rycerskim. Pod tym względem Normani, jedyni w swoim rodzaju, organizatorowie krajów zdobytych, twórcy niezmiernie bogatej literatury historyczno-poetycznej, są równie wielkimi w krainie ducha jak w świecie materialnych podbojów. Oręż normański zawojował tysiące krajów, a zwyczaje władnących nimi zwycięzców stały się przykładem narodom oświeceńszym. Weszły w modę u wszystkich ludów rycerskich. Owe średniowieczne zwyczaje dalekich wypraw wojennych, dalekich wędrówek religijnych, coraz tłumniejszych pielgrzymek zbrojnych, krucjat do Ziemi Świętej, szwaleryi błędnej, nawet wiele urządzeń feudalnych. Wszystko to upowszechniło się w Europie głównie za wpływem Normanów. Nastąpiło to wszakże dopiero po ich materialnym ugruntowaniu się w ziemiach zdobytych, po długich wiekach łupieży i zaborów. Nim obyczaje i instytucje normańskie zhołdowały sobie szlachtę zachodniej Europy, modliły się w przódy przez 7 stuleci, od wieku V po XI, wszystkie ludy struchlałe. A furore Normanorum libera nos domine, od napadów normańskich wybaw nas, Panie. Wtedy od północnych kończyn Bałtyku, aż po cieśninę gibraltarską i po bosporską, wzdłuż wszystkich brzegów fińskich, estońskich, niemieckich, angielskich, szkockich, irlandzkich, francuskich, hiszpańskich, portugalskich, nie było kraju żadnego, który by uniknął napadów i podboju Normanów. Służyły im do tego mianowicie wszystkie rzeki większe i mniejsze, których ujściami ci korsarze przedzierali się na swoich małych łodziach z morza w głąb krajów, płynęli w najustronniejsze wnętrza prowincji. Takim sposobem stały się Dźwina i Dniepr na wschodzie, Elba z Renem i Skaldą w Niemczech, Sekwana z Ligeru i Garonu we Francji, rzeki hiszpańskie w Półwyspie Pirenejskim, rzeki angielskie, szkockie, irlandzkie na Wyspach Wielkiej Brytanii. Codziennym gościńcem napadów skandynawskich. Wszystkie rzeki, wszystkie ujścia, wszystkie porty lamentują dawne roczniki frankskie i powtarzają na ziemi dzisiejsi opisywacze czynów normańskich jak Deping, Crius, Mancz, Moje, Letenschlagi i tak dalej,
były w mocy Normanów trzymających przez to klucze wszystkich krajów w swym ręku. W takim zaś nieprzerwanym pasmie nadmorskich ziem od Dźwiny aż po Hiszpanię, wojowanych przez kilka wieków orężem skandynawskim, miałożby tylko jedno słowiańskie pomorze między Wisłą i Odrą ujść napadów normańskich? W takim nieprzerwanym szeregu rzek od Dźwiny aż po Hiszpanię, noszących na swoim grzbiecie czółna i statki skandynawskie. Miałyżby tylko dwie rzeki, tylko Wisła i Odra, nie doznać wioseł normańskich? Jest to rzeczą wcale nieprawdopodobną i okazuje się tym trudniejszą do uwierzenia, gdy zważymy okoliczności następujące. Słowiańskie Pomorze ze swymi wielkimi rzekami Wisłą i Odrą leżało tuż pod bokiem Skandynawii, bliżej niż którykolwiek z owych krajów europejskich, do których Normani tak łatwo znaleźć umieli drogę. Aż po wiek X nie należało Pomorze do żadnego, dokładniej w dziejach znanego państwa i było przez to o wiele mniej obronnym od innych krajów, do których Normani mimo znaczną potęgą wojsk krajowych i ciągłą straż u brzegu zdołali przedrzeć się tylokrotnie. Przyszłoby tedy wnosić, że napadając na kraje dalsze i obronniejsze, nie zapomnieli Normani o bliższym i bezbronniejszym Pomorzu. Z tym wszystkim nie słyszymy w historii, a przynajmniej nie słyszymy rozgłośniej, aby Skandynawcy podejmowali kiedykolwiek wyprawy na Pomorze. Nie mogąc żadną miarą zgodzić się na to, wolimy raczej przypuścić, iż Normani napadali rzeczywiście na kraj pomorski, lecz że pamięć o tych napadach zaginęła dlatego, ponieważ one działy się w czasach niezmiernie dawnych i miały na celu ziemię nienależącą do żadnego państwa większego, a przeto zapominają w historii. Takim sposobem dość jest wpatrzeć się w dzieje i obyczaje północne, aby wywnioskować poniekąd słowo rozwiązania naszej historycznej zagadki polskiej. Dostrzeżeni na północy Lachowie, założyciele wielu państw po różnych wybrzeżach najechanych, dobijający się z pewnością lub pod innym mianem panowania nad wschodnimi ludami słowiańskimi, a bez wątpienia nieobcy także wybrzeżom Wisły i Odry, są prawdopodobnie tymi samymi Lachami, którzy w tak zagadkowy sposób pojawiają się jako założyciele państwa w początkowej historii polskiej. Dowodniejsze tego stwierdzenie znajdzie się w części następnej, badającej charakter i dzieje Lachów w samejże Polsce.